Gość, który tam stoi, czy na tym zdjęciu przy oknie, po prostu umarł. O ile nas auto jakieś nie pieprznie, to mamy jeszcze 50, 10, może 2 lata życia. Jak go nie przepieprzyć? W tym roku za około 1 000 000 euro brutto sprzedałem 10. kondygnację. Gdybym na siłę prowadził, moi drodzy, to centrum biurowe i te dwie firmy, prawdopodobnie bym się zabił. Byłem przekonany, że ta firma będzie podbijała świat. Nie ma po tym śladu. Zmieniajmy to, co nie działa, na to, co działa. Próbujmy, bo za te śmieszne pieniądze nie kupimy tego, co jest nieśmieszne. Czyli, moi drodzy, czas, relacja, oddech, głowa, świeżość. Jesteś deweloperem, rentierem, fliperem, zawodowo inwestujesz w nieruchomości. Szukasz firmy, która wykona dla Ciebie zabudowy meblowe w wielu mieszkaniach? Przez wiele lat szukałem dobrego wykonawcy i w końcu znalazłem. 10, 20, nawet 100 kuchni to nie problem. Exton Meble z Elbląga. www.zabudowydlainwestora.pl. Polecam i pozdrawiam. Kuba Midel. Jedziemy? Jedziemy? Dzień dobry, Kuba. Witam Cię po długiej przerwie. Witam, moi drodzy, Was. Sztuka równowagi finansowej. Odcinek chyba inny niż zawsze, bo kończę pewien bardzo długi etap w moim życiu. Dzisiaj lekcja, cenna lekcja o nieruchomościach, ale myślę, że bardzo cenna lekcja życia, o błędach, o zmianach. Byłem dosłownie 15 minut temu, wyściskałem się z panią notariusz Zofią Król, bo 15 lat temu kupowałem nieruchomości, zaczynałem kupować nieruchomości. Wtedy to w 2009 roku nabyłem 13 piętro w Łodzi przy ulicy Piotrzkowskiej. Tutaj proszę rzut, jesteśmy na parkingu, bo to historia od dupy strony. Dzisiaj wiem, że tam dronem macie wszystko ładnie ograne, ale chciałbym w pierwszej kolejności powiedzieć Wam, czego nauczycie się w dzisiejszym odcinku, bo tak podobno teraz będziemy robić, że nic nie trwa wiecznie. Będziemy mówić o tym, że ktoś nie przygotowuje na zmianę, ten może już zacząć się, moi drodzy, zwijać. Kto nie będzie szedł do przodu, może się powolutku cofać. Że biznes, który działał wczoraj, ja przygotowałem sobie gadżety, bo to też taka prośba do Was. Sprawdzajcie swoich nauczycieli, mentorów, trenerów, czy oni coś zrobili, czy oni są tylko mentorami z zawodu. Ja mentorem nigdy nie będę, ale chcę Wam pokazać, że nie jest gołosłowne to, o czym, moi drodzy, mówimy. Biznesy, które... Zaraz zobaczycie zdjęcie, tu Kuba prośba, żebyś wstawił w montażu fotę, którą robił z kolei Sebastian Glapiński. Gość, który tam stoi, czy na tym zdjęciu przy oknie, po prostu umarł 11-12 lat temu. I my umieramy, moi drodzy, każdy z Was umiera codziennie. Dziś wieczorem umrze, żeby jutro urodzić się na nowo. Ktoś, kto będzie myślał, że trwa wiecznie, tkwi w czymś, że jest czymś najlepszy, bo kiedyś skończył liceum, czy studia, czy dostał pracę, po prostu ten naprawdę będzie żył w największym możliwym błędzie. Ja byłem przekonany, że te wszystkie zmiany, które nawet u mnie następowały, są wynikiem jakiejś porażki. Nawet w przypadku tej firmy śmiesznej odzieżowej, moi drodzy, dwie kolekcje rocznie. Ten katalog był nieaktualny 3 miesiące po wprowadzeniu jakiejś kolekcji na rynek. Tu Mariusz też serdecznie pozdrawiamy. Mariusz się teraz bardzo udziela też w social mediach. Pozdrawiam Cię, Mariuszu. Natomiast kiedyś, czyli właśnie te 10-15 lat temu, uznawałem to jako porażkę, że jest lepszy miesiąc, gorszy miesiąc, że jest inaczej, trzeba coś zrobić, że już biura nie idą, że jak wyrywał sobie włosy z głowy. Dzisiaj coraz bardziej się cieszę, że tak jest, do tych zmian trzeba się przyzwyczaić. Czegoś jeszcze, moi drodzy, nauczymy. Jak pomnożyć kapitał? 25 razy w ciągu 15 lat. 100 koła. To było kiedyś bardzo dużo dla mnie pieniędzy, a może i nie, bo to były 3-4 licencje franczyzowe, ale te 100 tysięcy złotych się wkładało, prawda, i 2,5 miliona złotych przychodu z tego zrobione. Ciekawostka taka przyrodnicza, będziemy o tym mówić, jak skorzystać z dźwigni kredytowej, która wtedy jeszcze się opłacała, kredyt był tani, warto było mało wpłacić, ciągnąć sobie ten kredycik i tak dalej. Dlaczego nie kupuję kolejnych mieszkań i co zrobię z pieniędzmi ze sprzedaży? Tutaj muszę iść po drugi gadżet. Ale to za chwilkę jeszcze reklamy, moi drodzy. Raczej nie reklamy, a informacja. Mazury, przecudowny event, który był. Setka ludzi. I tu też my te Mazury doceniamy dopiero dzisiaj, moi drodzy. To wspomnienie doceniamy. Kuba też tam był i widział, jak sobie tam skakał, prawda, z kajaczka na kajaczek i żeśmy gadali o fajnych, ciekawych rzeczach. Tego się nie doceniało. Dzisiaj się ten moment dopiero z perspektywy czasu docenia. Mazury są przed nami, 13-16 września. Wiem, jak ciężko pojechać. Mi też się nie chce, ale jak już tam się pojedzie, jest zajebiście, a potem jeszcze lepiej. Bieszczady, to teraz na Bieszczady jedziemy. Bieszczady, moi drodzy, 13-16 września, 10. edycja. Być może pożegnalna, taka finałowa, potem pewnie będzie to trochę spod lady.
No ale jest. Jak ktoś o tych nieruchomościach więcej, to program rentierski, 450 osób już w tej chwili mamy w grupie. Wczoraj mieliśmy pierwszy mentoring. Zapraszam bardzo. Koniec komunikatów parafialnych, moi drodzy. Bierzemy kubeczek, bierzemy torbę i bierzemy 1,5 miliona złotych na górę. Chodźcie, chodźcie. A propos jeszcze tego Koczkodana. Nie kupujcie, jeżeli chcecie mieć auto do jazdy w życiu, nie kupujcie G-klasy. To jest auto bulwarowe, to jest auto przepiękne. To powinno, nawet silnik jest niepotrzebny. To powinno stać sobie na podwórku i cieszyć, być połowę tańsze, bo jest ładne. Do jazdy kompletnie się nie nadaje. Czyli za karę jadę tym, moi drodzy, na południe Polski. Żona mówi, chcesz do Włoch jechać tym autem? Najpierw pojedziesz do Nowego Targu. No ale cóż, miłość jest miłością. Moi drodzy, wielu z Was prowadzi interesy, wielu z Was inwestuje, wielu z Was marnotrawi, w tym ja 80-90% swojego czasu. Czytam wielokrotnie w tej chwili książkę podarowaną przez mojego prawdziwego mentora, której autorzy słów mówią, że czasu mamy bardzo, bardzo dużo, ale jeszcze więcej tego czasu marnotrawimy. Tu jest Wasz czas. O ile nas auto jakieś niepiecznie albo choroba, to mamy jeszcze 40, 30, 50, 10, może 2 lata życia, jak go nie przepieprzyć na głupoty. I tu praca nie jest głupotą, inwestycja nie jest głupotą, ale inwestycja, która zabiera Waszą energię albo praca, której nienawidzicie, jest głupotą. A nie mogę pokazać tego logo, tylko orzełka, akt notarialny. 1 200 000 złotych. I teraz taka smutna prawda. 2009 rok kupuje fragment 13 kondygnacji za 490 tysięcy, co oznacza wkładu własnego o te 20% niecałe 100 tysięcy złotych. Sprzedaje to za 1 200 000 netto minus 8,5% podatku. Czyli ktoś sceptyczny mógł powiedzieć, Kuba, no to było to warte pół bańki, dzisiaj sprzedałeś to realnie za nieco ponad 1 000 000 razy 2 w ciągu 15 lat, gówno nie interes. I rzeczywiście zgadzam się z tym, ale przypomnijcie sobie, że 2009 rok to jeszcze nieruchomości były stosunkowo drogie, ale za metr to było 2700 zł. Kupiłem 180 metrów. Dzisiaj sprzedaję tam chyba za 8000 zł. Powierzchnia została dziwnym, nawet nie wiem technicznie do końca jak, ale sprzedałem oficjalnie 155 metrów powierzchni za około 8000 zł, więc wzrost jakieś 1,5 raza na każdym metrze. Tu interesu dużego nie ma. Gdzie jest, moi drodzy, interes? Było to robione na dźwigni. Czyli wkład własny 100 tysięcy złotych, sprzedaż za te 1 200 000, więc myślę, że kapitał zapracował fajnie. A co w tym czasie jeszcze się zadziało? Piętro, które zaraz zobaczycie, czy tam ten fragment, 1/3, była 8 gabinetów, było wynajmowane za około 8 tysięcy złotych miesięcznie. Około 1 400 000 złotych przez te 15 lat przychodów z najmu, plus siedziba firmy, minus oczywiście raty kredytowe, kapitał dla siebie, odsetki w koszty, minus jakieś tam drobne naprawy, minus zarządzanie. No szału nie ma, ale w przychodach jest te 25-6 razy, żeby się pocieszyć. Podobnie jak z samochodem i łódką. Fajnie się coś kupuje, ale jeszcze fajniej sprzedaje. Wychodzi z takiej inwestycji też tym filmem, bo to kończy moją działalność biurową. Żyłem i to fajnie, fajna była ta górka na ratach, te przychody przez ostatnie przynajmniej 10 lat. Chcę podziękować wszystkim najemcom, wszystkim osobom, z którymi robiłem interesy w tym biurowcu, z którymi współtworzyłem Mobile English, z którymi tutaj tych swetrów się nadźwigaliśmy, tych t-shirtów, tego wszystkiego, bardzo wiele, tysiące rozmów, tu uczyłem się biznesu, dzisiaj ten rozdział się kończy i wszystkim, którzy byli w tym rozdziale, bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję też Wam. Chcecie, chociaż te kilkadziesiąt tysięcy osób, chcecie gdzieś w tej opowieści być, chcecie przeplatać tę opowieść właśnie własną. Moi drodzy, zobaczmy, jak wygląda taka nieruchomość i chodźmy, moi drodzy, po wnioski. Zapraszam Was do środka. Kilka, moi drodzy, odpowiedzi na trudne pytania. Po pierwsze, dlaczego to, moi drodzy, sprzedaję? Ma swoją wartość, na pewno tańsze nie będzie. Dzisiaj 1 200 000, proszę. Być może będzie to 1 300 000, 1 400 000 za rok, 2, 3, 5. Na pewno tańsze nie będzie, bo tej lokalizacji w Łodzi się nie kupi. Budynek fajny, odświeżony. Tutaj hol, już to nie, raz czy dwa było, tylko zerknijcie sobie na odświeżony hol. Zerknijcie proszę, zobaczcie, jak wygląda winda. Już otwieram drzwiczki. Dlaczego więc z tego wychodzić? Moi drodzy, bo biznes biur kręcił się naprawdę nieźle do COVID-u.
Na tym 13 piętrze firma JDJ JDJ miała swoją siedzibę. Szkoła językowa to była i firma, która robiła wyjazdy dla dzieciaków. Tu właśnie moja mama, jak była, nie wiem, 27-30 lat, przyjeżdżała na angielski. Z tej firmy później parę lat dalej ufundowała mi wyjazd taki językowy gdzieś za granicę, do Ramsgate, niedaleko Londynu. Tam uczyłem się języka, był to punkt przełomowy w mojej nauce języka. A kilka lat później otworzyłem sieć szkół, dzięki której kupiłem siedzibę właśnie po tej szkole JDJ. Słuchajcie, tutaj zaczęła się, o tutaj, na granicy tych dwóch płytek zaczęła się ta historia. Tu pewnie zaczyna się ten lokal. Chodźcie, zobaczcie proszę, bo chcę odpowiedzieć wam dalej, dlaczego nie. Dlaczego ten biznes się skończył? 1500 zł, 900 zł, 1000 zł, 800 zł, 1200 zł. Tutaj ostatnio był też najemca. Zresztą postać bardzo znana w sferze, której niespecjalnie lubię. Chyba 1500 zł czy 1600 zł przez ostatnie 3 lata miesięcznie. Dzisiaj niestety ten biznes już po prostu nie idzie. Wycofuję się z tych biur. W zeszłym roku za około 1 000 000 euro brutto sprzedałem 10. kondygnację. Tamte pieniądze władowałem w kolejne mieszkania, w remonty, które w tej chwili widzicie. Niestety z obozu w Bieszczadach nie ma tak dużych pieniędzy, żeby remontować 10 mieszkań równolegle, ale właśnie inwestycje w nieruchomości napędzają kolejne inwestycje w nieruchomości, a 13 piętro nie jest tak pechowe, jak wiele osób o tym mówi. Czyli brak koniunktury, kochani, na biura. Czas niestety leci, a COVID pokrzyżował plany. Ludzie wolą mieszkać w domu albo w biurowcach, nie wiem, innych, lepszych, chociaż tutaj uważam lokalizacja i ten widok jest po prostu zajebisty. W tym pokoju zaczynaliśmy działalność, w tym właśnie gabinecie. Tutaj żona sobie działała, te odzieżowe rzeczy robiła, chocki, klocki. Tu właśnie, moi drodzy, było zrobione zdjęcie, które za chwilę zrobimy. Gość sobie stoi, tu była jakaś teczka, coś. Ja to nie po to robię, żeby mówić o moich teczkach, tylko o tym, że to samo dotyczy was. Żeby na swoją firmę spojrzeć krytycznie, żeby na swoją karierę spojrzeć krytycznie. Jak studujecie, to żeby na swoje studia spojrzeć krytycznie, bo nikt, moi drodzy, was nawet o dyplom nie zapyta, jak te studia zrobicie. Chyba że może raz w życiu pracodawca, ale kumaty pracodawca będzie wiedział, czy to dobrze skończyliście, czy nie skończyliście o jakiś kierunek bez żadnego większego, moi drodzy, dyplomu. I to już, ta historia jest, moi drodzy, zakończona. Dla osób zainteresowanych bardziej nieruchomościami, autentycznie program rentierski.pl. Tutaj będę omawiał to nieco bardziej szczegółowo. Dla moich widzów jest to sygnał, że gość dość uparty, dość cierpliwy, przyznaje się do tego, że z inwestycji po prostu wychodzi. Gdzie transferuje środki, moi drodzy? I tu pytanie do was. Czy w kolejne inwestycje w mieszkania, czy w spłatę kredytów. I tu też jest dla mnie nowość. Zarówno resztę środków z 10 piętra, jak i 100% tych środków przeznaczam na spłatę złodziejskich w tej chwili kredytów. Kredyt oprocentowany na 3, 4, 5%, 6%. OK. Kredyt oprocentowany na 10-11% to nie jest, moi drodzy, OK. Ja nie zgadzam się na taką walkę, że biorę krótki 15-letni kredyt, płacę 8,5 tysiąca raty i 7300 mam samych odsetek. To nie jest, moi drodzy, biznes. Nie chcę nazywać tego lichwiarstwem, złodziejstwem. Na to się przecież sami godzimy, ale naprawdę jest to przesadzone. Myślę, że mamy jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w Unii, gdzie bank wie, że nieruchomość nie stanieje, gdzie bank wie, że mamy na to środki, gdzie bank wie, że to pracuje, a jebie nas po prostu jak nienormalny. Przy 15 latach weźcie sobie teraz kredyt na 30 lat przy wpłacie wpłatnej 10%. Będziecie zakładnikiem i więźniem sytuacji przez dobre 20 lat. Co to oznacza? Spłacacie same odsetki. Ja z tej gry się wypisuję. Na programie rentierskim uczę, jak nie robić tak, żeby bank oszukiwał nas. Można tę dźwignię zastosować inaczej. Tego się, moi drodzy, uczymy. W każdym razie mogę powiedzieć dzisiaj prezesowi banku PKO i PKO z Żubrem i PKO ze Skarbonką podziękować za współpracę, żeby mogą mnie panowie pocałować w tyłek, bo po prostu z tej współpracy wychodzę i nie chcę się tutaj pastwić nad tymi bankami, ale działa to, moi drodzy, średnio. Naprawdę średnio.
Ostatnio nadpłaciłem ten 6 kredytów. W dwóch bankach dostałem informację, że z 8,5 tysiąca złotych macie, wyobraźcie sobie, że macie kredyt. To jest prawdziwa historia. Tam nie wiem, 600 tysięcy złotych, 8,5 tysiąca raty kredytowej, odsetki 7300, kapitału 1200. Spłacacie 500 000 kredytu. A rata z 8500 schodzi na 6900, czyli praktycznie nie drgnęła proporcjonalnie. Mówię, ludzie, to się kurde nie zgadza. W okienku obsługa firm, to się wszystko zgadza, tak jest wszystko liczone. Ja mówię, nie ma takiej możliwości. Jadę do drugiego banku, opowiadam tę historię, że w drugim banku ktoś jest po prostu niekumaty. Pani mówi w inwestycjach, tak się jest, my tak robimy. Po dwóch dniach przychodzi pisemko, wszystko proporcjonalnie zrobione, więc bank jest instytucją bez rozumu, moi drodzy. To jest, czy już nie chcę nikogo, mówię, obrażać, wszyscy są wspaniali, ale cieszę się, że chyba zacznę przygodę z jakimś bankiem spółdzielczym. Jak ktoś jest kumaty, czy ma kogoś kumatego w banku spółdzielczych od kredytów inwestycyjnych, bardzo proszę, kredyty trzeba brać, ale zupełnie inaczej i mądrze. Ludzie pracowali w biurach, dzisiaj pracują w domach. Cena najmu się nie zmieniła, to wkurza. W mieszkaniach, chociaż kawalerka poszła tam z 1000 na 1700. Ładna, w starym bloku. Te nowe nam teraz chodzą po 2000, a jest źle. Myślę, że we wrześniu, październiku będzie można wziąć tam kawalerkę czy dwupokojowe z miejscem parkingowym w Łodzi, te 2,5 tysiąca złotych plus opłaty. To sporo, ale o mieszkaniach na innym odcinku. Natomiast wyobraźcie sobie, że cena tego kurde gabinetu w 2009-2010 roku do wynajmu była taka sama jak dziś. I ciężko o najemce. Kiedyś naprawdę było wszystko. Ja to tym osobiście przez parę lat zarządzałem. Wynajmowałem te kluczyki, wszystko. Tutaj też pozdrawiam najemców. I płacili najemcy podobnie 10 lat temu, co dziś. Tylko łatwiej było najemce. A niestety podatek od nieruchomości wzrósł 2-3 razy, a media wzrosły 4, kurde, 5 razy. Jak to się, moi drodzy, zadziało? I to też przekłada się na nasze domy, na nasze firmy. Że cena nie jest tak, że kurtka kosztowała 100 zł, a dzisiaj 1000. Kurtka kosztowała 500, dzisiaj kosztuje 600, ale koszt wytworzenia tej kurtki w Polsce jest taki, że nie szyję kurtek, a szyłem. Lokalizacja została. To jest fajne w nieruchomościach, że dzisiaj świadomy klient, mądrzejszy, bogatszy ode mnie, kupił udział w gruncie, którego nie przebędzie i kupił widok, którego nie ma 99% budynków, które właśnie w tej chwili widzicie. Plus oczywiście windy, elewacje, hol. Myślę, że ze 100 lat sobie ten budynek jeszcze postoi. Jest tak zrobiony w ogóle, że można tutaj wszystko wypróć i zrobić absolutnie nówkę sztukę. Biurowiec, a kondygnacja zostanie. Więc nie głupi ruch, ale branża głupia. Teraz, moi drodzy, niestety, jak ktoś się inspiruje moimi działaniami, to niestety o mnie. Gość, który tu stoi przy tym zdjęciu, o tak stoi. Widziałem na tym zdjęciu, o coś takiego stoi. Stoi, tu otwarte okno było. O, stoi. To już umarł. Umarł, moi drodzy, 11 lat temu. Dzisiaj przyznaje się do pewnych wniosków. Byłem, moi drodzy, po rebrandingu firmy Mobile English. To jest dużo firm, 2 miliony firm w Polsce, różne marki. Moja marka akurat była taka, takie Cinquecento, czy tam coś jeździło sobie po Polsce. Byłem przekonany, że ta firma będzie podbijała świat. Jeździliśmy z kierownikiem tutaj do Słowacji, do Czech, na Litwę na rozmowy. Nie było już miast, żeby to otwierać. Mówię, kurde, to jest samowystarczalne, niezniszczalne i tak dalej. Nie ma po tym śladu. Sieć sklepów partnerskich, marka odzieżowa. Tutaj modele nam pomagali, fotografowie, handlowcy, sklepy, żona. Musiałem w tym chodzić. Na tym zdjęciu, co widzicie, to też niestety jestem w tych moich ubraniach albo stety. Od cholery roboty. Też byłem przekonany, że robię to na starość, dla dzieci, że to jest inwestycja w markę, że jest super. Nie. Zaczynałem myśleć o mieszkaniach, ale mówię, nie, mieszkania są bez sensu. Tutaj mam jeden kibel, 8 gabinetów, na 10 mam 4 kible, 26 biur. Po co komu mieszkania, że trzeba kupować pralkę? To jest bzdurny pomysł. Miałem 1, 2, 3, ale to jeszcze nie były mieszkania. Mieszkania są złe. Wierzyłem, że z tych biur będę żył do końca życia. Że to jest moja emerytura. Marzyłem o karierze wokalnej. Tutaj też jadąc z Piotrkowską, już tam niechodzoną, chodziłem
do Moniki, Monika przy pianinie, mamy mimo mu, robiliśmy piosenki i mówię, kurde, chyba będę lepszym piosenkarzem niż biznesmenem. Takie człowiek ma swoje plany. Zamiast skupiać się na firmach, które wtedy naprawdę dobrze żarły, człowiek uczył się muzyki, zaczął szyć rajstopy, bo chciał być królem rajstop i jeszcze otwierał firmę remontową, bo nikt nie potrafi remontować, to ja będę potrafił, chociaż najmniej na tym się, moi drodzy, znam. I jeszcze byłem przekonany, jak tutaj stałem, że to, co dzisiaj robię, to na pewno się nie sprzeda, no bo przecież w 2010 roku, czy 2009, już po ogromnym sukcesie tego mobile'a, mówię, kurde, jaki to jest, ten biznes jest prosty. Napisałem książkę Szkoła nie uczy, jak narabiać, w kontrze do tego, co mówiono w liceum, w Szkole Głównej Handlowej. Wysłałem 5 maili, nikt nie powiedział, że to jest zajebiste, no to mówię, to na pewno nie jest zajebiste i nikt tego nie chce słuchać. I 4 lata temu nigdy do tego nie wrócę. Książka, którą już z tego auta nie wziąłem, nieszczęsnego, jest z tyłu. 10 tysięcy osób kupiło sztukę równowagi finansowej. Treści, gdzie sporo właśnie było zaczerpnięte z tego pierwszego okresu. Same błędy. Kogo wy, moi drodzy, w takim razie słuchacie? Nieszczęśnika, który zrobił sobie kiedyś fotkę, dzisiaj wszystko, co wtedy miał w głowie, tak naprawdę dzisiaj nie istnieje. I jeszcze gościa, który dzisiaj jest przekonany, że tego gościa, który jest dzisiaj, za 10 lat też kompletnie nie będzie. Bo być może będę hodował owce w Nowej Zelandii. A być może nie będę hodował owiec w Nowej Zelandii. Być może będę stand-uperem, a być może będę emerytem. A być może będę już dziadkiem. Nie wiem. Niech ten, dla młodych ludzi zwłaszcza, niech to będzie mała, moi drodzy, przestroga, bo takiego tempola, jak miałem wtedy we łbie, nie miałem nigdy. I cieszę się, dzięki wam, dzięki 14 tysiącom ludzi na żywo, których poznałem ostatnio, na wielkiej integracji, tych całych Bieszczadach, Mazurach, konsultacjach w tym biurowcu i tak dalej, plus wielu prywatnych przyjaciół, nauczycieli, że ten pusty łeb udało się delikatnie, moi drodzy, odblokować. Ale teraz dobre wieści. Gdyby nie te wszystkie błędy, kochani, nie byłoby tej świadomości, która jest dziś. Po tym filmie nagrywamy tam altankę, jacuzzi, jakąś saunę. To są zabawki za paręnaście tysięcy złotych. Ja wczoraj z żoną siedziałem sobie wieczorem po webinarze czy po czymś godzinę w pieprzonej ciepłej wodzie. Nie mając żadnych wyrzutów sumienia, że siedzę w pieprzonej ciepłej wodzie. W 2013 roku, mając dużo, jak na młodego chłopaka, dużo nieruchomości, dużo najemców, dużo przychodów, 1000 osób w sieci, ze 100 sklepów partnerskich. Przy przyjacielu, który trenuje mnie do dziś, przy Grzesiu Rybakowskim, nie byłem w stanie położyć się na hamaku w ciągu dnia, jak o to mnie poprosił. Na zasadzie, Kuba, połóż się. Nie potrafię. To się zmienia. I tego wam życzę i taką szkołę chciałem zaproponować od 5-6 lat. Cały czas szukam klucza, ten klucz się zmienia. Dla wielu szczytem marzeń będzie zbudowanie brandu w danej marży, by było dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy na koncie. Żeby dużo produkować, dużo sprzedawać, dużo szyć. To nie jest do końca ten kierunek. Jest to etap, ale nie etap, nie etat na całe życie. Etap, nie etat. Ja tego wtedy nie rozumiałem. Dużo ludzi się złości, zaraz będzie o zmiana, że no wtedy to tak, teraz tak, czyli może, że mu się nie udało. Dzisiaj mam fitlowersów na kanapie, Mateusza i Pamelę. Ja nie wiem nic o nich karierze, ale spotkałem ich w Batumi, uważam, że są zajebistymi ludźmi. Wczoraj chciałem zobaczyć, kim oni tak, jak są postrzegani. Koniec, upadek. Ja nie widzę tam żadnego upadku, widzę ogromną przyjaźń, miłość i rozsądek. Dzisiaj jest moi o zmianach. To, że kiedyś moje wyświetlenia po 2 miliony, a dzisiaj mają 200 tysięcy, to jest upadek? To, że nie mam dzisiaj 1000 pracowników, nie swoich, na jakichś różnych dziwnych umowach w 100 miastach, to jest upadek? To, że nie szyję pierdolonych swetrów, których nikt nie chce kupować, konkurując z Pepco, to jest upadek? To jest nowy rozdział, którego nie trzeba się, moi drodzy, bać. To, że sprzedaję piętro i spłacam kredyty, prawda, mafijne, złodziejskie, to jest, moi drodzy, upadek? Nie, to jest nowy rozdział i tych nowych rozdziałów, moi, szukajcie. I nie znajdziecie nowych rozdziałów, jak nie będziecie czytać starych. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wszystkie błędy, których popełnił. Nie doceniłbym leżenia w jacuzzi, gdybym nie umiał 10 lat temu, położyć się na hamaku. Dzisiaj mój trener mówi, dopiero teraz łapiesz, po 25 latach. Dopiero dzisiaj rodzice prawdopodobnie mówią, kurde, zmądrzał. Ile to trzeba nagrać tych filmów do kamery,
dla innych, żeby coś z nich zacząć w ogóle rozumieć. Róbmy błędy, ale w nich nie trwajmy. Gdybym na siłę prowadził, moi drodzy, to centrum biurowe i te dwie firmy, prawdopodobnie bym się zabił. Bo rynek tego nie chce. Nie byłoby takiej możliwości. Ludzie naprawdę, i to jest analogia, ale ludzie zabijają się fizycznie, literalnie, wieszają się, ćpają, chleją wódę, skaczą z tych 13 pięter, to kurwa nie jest problem. Zobaczcie, moi drodzy, gdzie tu się otwiera. A nawet tak zrobiłem, żeby nie wyskoczyć. No to chociaż na tyle byłem przebiegłym gościem. Ale można hulnąć. Na 10 można. Podobno powyżej 10 metrów nie ma to znaczenia. Natomiast nie tkwić, moi drodzy, w tym, co w tej głowie jest ubzdurane, a co po prostu nie działa. Bo świat to nie jest tylko nasz świat, ale cały świat, który z nami rezonuje. Jak to nie gra, to po prostu nie gra. Jeżeli przestaniemy nagrywać aparatem filmy tylko czymś innym, to Kuba będzie nagrywał czymś innym. A jak nie będzie popytu na nagrywki filmów, to może wrócimy do piosenek. Gorsze od popełniania błędów jest trwanie w błędzie i tego wam, moi drodzy, po prostu nie życzę. Zmieniajmy to, co nie działa, na to, co działa. Próbujmy, szukajmy, błądźmy. Po tych wszystkich śmiesznych rzeczach zrobiłem sobie takie 5 lat przerwy. Mówię, niech się ludzie tym zajmą, te biura działają, wszystko jest. Zacząłem kupować te mieszkania, śpiewać te piosenki, podróżować, jeździć na motocyklu, olewać. To też było potrzebne, żeby zrozumieć, że pustką i lenistwem też przedsiębiorca żyć nie potrafi. Ale jakieś zajęcie musi znaleźć. No i akurat rzeźbie to, co rzeźbie. Być może to się też zmieni za rok, dwa. I w waszym życiu pewnie będzie podobnie. Co jest pewne? Pewne są właśnie tylko zmiany. A życie jest jak szybka jazda samochodem albo motocyklem. To, co w tej chwili widzimy, to już jest, moi drodzy, przeszłość. Dla mnie już ten filmik jest przeszłością. Ciężko do zmian się przyzwyczaić. Z tym mamy problem. Ludzie będą wam mówili, nigdy się nie zmieniaj, albo zmieniłeś się. Ja ci mówię, zmieniaj się codziennie. Odkrywaj się na nowo. Czytaj, oglądaj, słuchaj, obserwuj, inspiruj się, doświadczaj, żebyś codziennie rodził się nowy. BMW czy Mercedes to są starożytne, zacofane kaszaloty, bo model wypuszczają raz na kilka lat. Firmy odzieżowe raz na pół roku, raz na miesiąc. Dramat. My się musimy zmieniać codziennie, moi drodzy, co noc. Co obrót ziemi, co był ostatnio film, jesteśmy inni, bo żeśmy dostali kontakt, bo żeśmy coś skumali, czegoś się nauczyli. Zarobiliśmy, straciliśmy, wygraliśmy, przegraliśmy i jesteśmy inni. Ktoś, kto tobie mówi, nie zmieniaj się, jest gamoniem, bo sam się nie zmienia. Ktoś, kto ewoluuje, będzie robił wszystko, żebyś wszedł do przodu, do góry. Ktoś, kto się nie będzie zmieniał, będzie się po prostu cofał. I świat będzie się dzielił i dzieli na tych, którzy dostosowują się do tych zmian, przyznają do nich i do tych, którzy będą tkwić w błędzie tak długo, aż umrą naturalnie albo otworzą okno na 13 piętrze. Czego nie życzę. I jest klin, moi drodzy, taki w głowie. Bo jest wolność, o której wiele osób pisze bzdurne tematy, książki. Wolność finansowa, która jest od zawsze, w którą nie wierzę. Bo jak macie biznesy, robotę, dzieci, dom i leasingi, i wakacje do kupienia, i odzież, i jedzenie, to nie ma żadnej wolności. Ale jest na pewno dużo więcej spokoju. I cały ten nurt, który będziemy teraz robić z operatorami, z montażystami, z producentami tych eventów, to, co w tej chwili będę robił, to kiedyś myślałem, że będzie to pomocna dłoń dla tych, którzy nie mają nic, a chcą mieć wszystko, bo miałem taki etap. Dzisiaj mam wrażenie, że moja rola, mikro, może nawet średnio potrzebna w większości, będzie po to, żeby tych, którzy się nieco pogubili w tym pędzie do góry, uspokoić. I temu służą, moi drodzy, nieruchomości. Stopy zwrotu, wzrosty, czy jest ładne krzesło, to jest wszystko ważne. Firmę trzeba mieć, optymalizować, ale naprawdę
Zaczątki moje były takie, jak 20-latka, 22-latka przez 10 lat zrobić wielkiego biznesmena. Z tym będzie coraz trudniej. Moją misją chciałbym, żeby było jak właśnie z człowieka, który się pogubił, zrobić człowieka, który na tą właściwą drogę znowu wraca. I tym się mogę, nie tą nieruchomością za 1,5 bani, czy tym za bańkę 200, pochwalić. Nie tym, że jakieś tam firmy były, tylko tym, że po 40 można było znaleźć coś, co mam wrażenie, że jest znajdywane przez ludzi w wieku 60-70 lat, albo nie znajdywane nigdy. Fajne, te social media Wam polecam, tam dużo mądrych rzeczy, ciekawych algorytmy nam podsuwają, ale fajną rzecz ostatnio przeczytałem, że część osób umiera bardzo szybko, w wieku 25-30 lat, ale o tym po prostu nie wie. I jest takim martwym trupem przez całe życie, nie wie po co żyje. Tego życia Wam najmniej. Druga taka bardzo wzruszająca historia, a propos nas, ojców, mam, nie wiem, głów rodzin. Dzieciak tam 50 zł potrzebował od taty, zbierał, występuj te 50 zł. Ojciec mówi, na cholery te 50 zł, idź tam się pobaw, do widzenia, ja idę do roboty. Wraca z tej roboty, mówi, no i co, te 50 zł? On patrzy, tam jest 250 zł. To dziecko jeszcze wcześniej zapytało, ile kosztuje, tato, godzina twojej pracy? No 2,5 stówy. I ten dzieciak wyjmuje te pozwijane pieniążki i mówi, to ja cię zapłacę te 2,5 stówy, żeś godzinę ze mną pobył. Stary się zryczał i już nigdy więcej głupich pytań nie zadawał, bo za te śmieszne pieniądze nie kupimy tego, co jest nieśmieszne. Czyli, moi drodzy, czas. Czas, relacja, oddech, głowa, świeżość. Żeby być tym samym człowiekiem, wyglądać tego samego człowieka, ale być w środku naprawdę lepszą wersją siebie. Przede mną jeszcze bardzo dużo pracy, bo jestem głupkiem do kwadratu, ale staram się chociaż iść w stronę jakiegoś światełka, które mądrzy ludzie od lat mi pokazują, a ja dopiero teraz otwieram oczy. Ale nie otworzyłbym oczu, prawda? Czy nie byłoby sens otwierać oczu, jakby nie były zaklejone przez jakąś taką ślepe patrzenie w pseudo sukcesy. Tak się kończy historia piętra, jak się kończy dzisiejszy film. Życzę Wam fajnych przemyśleń, życzę Wam komentarzy, czy podobne historie spotkały Was albo Waszych najbliższych. A my jedziemy na tą sałenkę, pokazać Wam, jak wygląda ogródek po remoncie. Piękna inwestycja, beczka z wodą i balia z wodą. I jak wyglądają fitlowersi w realu. Nie jako celebryci, ale fajnie.